grupą No Limit i orkiestrą i tak dalej, i tak dalej. Powiem, tutaj... że zakończy sezon no, największy chyba kontratenor naszych czasów, Filip Żaruski. Przedtem będzie następca Maurice'a André, trębacz Gabor Boldocki, nieznany w Polsce pianista Trpceski, serbski pianista, który wykona zresztą jeden z utworów specjalnie dla niego napisany i tak dalej, i tak dalej. Dwa razy Christopher Hogut, Łukasz Borowicz kilka razy, nasz pierwszy gościnny dyrygent. No i 2 marca wielka gala rossiniowska pod batutą, no, dyrygenta numer jeden na świecie, gdy idzie o Rossiniego, maestro Alberto Zeddy, również po raz pierwszy chyba w Poznaniu chór opery i filharmonii podlaskiej, znakomity kwartet solistów z Julią Leżniewą, uważaną za być może już najlepszy sopran koloraturowy na świecie. Panie dyrektorze, tak słucham, staram się nie przerywać, bo tych wydarzeń rzeczywiście jest tyle i warto o nich mówić. Czy jest takie jedno wydarzenie, przecież to nie były wszystkie, które teraz pan dyrektor był łaskaw wymienić? Naturalnie, czy kilkadziesiąt. No właśnie, na które pan czeka szczególnie w tym sezonie? Takie jedno, jedyne, na które już pan się cieszy, na które już pan czeka i być może odlicza dni no, do tego wydarzenia. Na pewno na tę galę rossiniowską, na pewno na każde pojawienie się na estradę maestro Christophera Hoguda, bo to niesie emocje absolutnie no, nieporównywalne z czymkolwiek innym. Przyznam, że tak teraz próbuję szybciutko ten kalendarz jakoś w głowie sobie przekręcić. Na pewno jest wiele innych rzeczy, ale starałem się może o tych takich punktach szczególnych, o tych punktach szczególnych powiedzieć, no bo potem właśnie szykujemy się już i to przyjmijmy, że to jest jubileusz do 65-lecia Filharmonii Poznańskiej. Wszak pierwszy koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej jako zespołu instytucjonalnego odbył się w listopadzie 1947 roku, zatem w listopadzie 2012 roku będzie taka kulminacja, ale my te kulminacje rozciągniemy bardzo, bardzo, bardzo mocno. O, przepraszam, pytał pan coś szczególnego, na co czekam. Jasne, legendarna, wspaniała koreańska sopranistka Sumi-yo, czy jak mawiają Anglicy, Sumi-jo. Jedyny koncert w Polsce, wspaniałe sopranowe arie, no, no to będzie z Łukaszem Borowiczem i Krzysztofem Zanusim jako gospodarzem wieczoru, no to będzie na pewno jedyne takie wydarzenie. To będzie kiedy? W Polsce. To jest 20 lub 21 stycznia 2012. Tak, no to będzie, prawda, to będzie tak, jak się dzisiaj mówi, topowa artystka. Tak? Dlatego, panie dyrektorze, o to pytałem, na co pan czeka najbardziej, bo tak słuchając pana, to sam miałbym kłopot, gdybym miał komuś zarekomendować jakieś jedno wydarzenie, na które specjalnie warto przyjść, jeżeli ktoś nawet w Filharmonii nie gościł już od dawien dawna. Szczerze powiedziawszy, mam ciągle ten sam kłopot, bo bardzo wiele osób mnie pyta, co ja bym polecił w sezonie. I to jest dla mnie kłopot. Po prostu sezon polecam. Tak, no polecam sezon. Tak. Panie dyrektorze, ostatnia rzecz. Mamy mniej więcej 2 minuty na wizji, dlatego bardzo proszę o taką krótką odpowiedź, bo tak słucham pana, słucham tyle wydarzeń, tyle gwiazd. Też wielkie zmiany Filharmonii na przestrzeni ostatnich no, kilku lat. Filharmonia prawie, że co koncert w 100% jest wypełniona przez widzów. Skąd pan bierze siłę na to? Powiem, że nawet więcej otrzymują statystyki niż 100%. Skąd pan bierze siłę, energię i pomysły na to, w jaki sposób jeszcze bardziej uatrakcyjniać kolejne sezony, kolejne koncerty, kolejne występy? Drodzy państwo, gdybym nie czuł tej siły, to po prostu bym się tego nie podejmował, kiedy mi to objęcie tego stanowiska proponowano i kiedy mnie do tego zachęcano. Ja mam taką filozofię. Każdy kolejny sezon musi być lepszy, atrakcyjniejszy od poprzedniego. I to jest dewiza, która mi przyświeca. Nawiasem mówiąc, w tej chwili pracuję ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Pracujemy nad sezonem 2013-2014. Oczywiście nie mogę i nie zamierzam zdradzać tego, kto i co wtedy będzie, ale trzymam się tej zasady. Idziemy wyłącznie w górę, gdy idzie o programy, gdy idzie o klasę solistów, ale także gdy idzie o poziom orkiestry, który naprawdę ten standard w porównaniu ze standardem, który przyszło mi zastać w roku 2006, to są zupełnie inne rzeczywistości artystyczne. Panie dyrektorze, i życzę panu, jako osobie, która kieruje Filharmonią, muzyką Filharmonii, no i też sobie, jako osobie, która gości w Filharmonii, żeby cały czas ten trend rosnący się utrzymywał i żeby ta
Prównia do góry nie znała sufitu, żeby po prostu cały czas w górę i w górę. Wojciech Nęcik, dyrektor Filharmonii, panie dyrektorze, serdecznie dziękuję. Udanego koncertu dziś i udanego całego tego 65. nie do końca z nazwy jubileuszowego sezonu panu i wszystkim filharmonikom życzę. Dziękuję serdecznie. Dobrego dziękuję dnia, panie dyrektorze. Dziękuję wszystkich państwa. Zapraszam do Filharmonii Poznańskiej. Drodzy Państwo, Państwu też dziękujemy już za uwagę. 10:30 wybiła. Dobrego dnia Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 9:00. Dziękujemy. Miłego weekendu.